Po drugim rozwodzie Piotr Skarga rzucił się w wir romansów. Z trzecim ślubem się nie spieszył. Kocham kobiety i kocham seks. Seks to jest coś, co potrafi utrzymać mężczyznę w doskonałej kondycji, mówił Piotr Skarga w wywiadach. Przyznawał, że nie potrafi zliczyć, ile pań przewinęło się przez jego łóżko do 19 września 1989 roku. Tego dnia w studenckim klubie Remont aktor spotkał kobietę, dzięki której zmienił swoje życie. Gdyby spełniły się plany nastoletniego Piotra Skargi, zostałby sportowcem. Wcale nie chciał być aktorem. Po maturze zdawał na AWF. Już w trakcie egzaminów uświadomił sobie, że w żadnej dyscyplinie nie będzie najlepszy. Zrezygnował. Wtedy jego matka, urzędniczka, zasugerowała, żeby spróbował swoich sił w zawodzie, który uprawiali jego ojciec Edward i ciotka Hanna Skarżanka. W wywiadzie dla Polskiego Radia wspominał: Pomyślałem sobie, z matmy jestem kiepski, z polskiego jestem kiepski, z historii jestem kiepski, co było robić, muszę zostać aktorem. Do warszawskiej PWST Piotr Skarga dostał się za pierwszym razem. Do egzaminów przygotowywał się razem z Małgorzatą Braunek, najlepszą przyjaciółką swojej kuzynki Ewy Skarżanki. Zakochał się w niej, ale ona odrzuciła jego zaloty. Po drugim rozwodzie Piotr Skarga wpadł w wir imprez i romansów. Podczas studiów Piotr Skarga miał wiele dziewczyn. Po dyplomie, w 1971 roku dostał angaż w teatrze w Olsztynie. Do Warszawy wrócił po dwóch latach. Tu poznał stewardesę Krystynę. Została jego żoną. W wywiadzie dla Dobrego Tygodnia aktor mówił: Byliśmy młodzi, niezamożni, urodziła nam się córka, wynajęliśmy mieszkanie. Potem przeprowadzaliśmy się jeszcze parokrotnie. Małżeństwo przetrwało 3 lata. Krótko po rozwodzie w życiu Piotra Skargi pojawiła się Magdalena Wołłejko. Cierpiała po rozstaniu z Krzysztofem Wakulińskim i w ramionach Skargi znalazła pocieszenie. Jeśli wierzyć mediom, to Wołłejko dążyła do ślubu. Skarga się ugiął, ale już 6 miesięcy po ceremonii para wniosła pozew o rozwód. Podobno poszło o zdradę. Kto był niewierny? W jednym z wywiadów aktor stwierdził: Jedno z nas kłamie. I to nie jestem ja. Po rozpadzie drugiego małżeństwa Piotr Skarga wpadł w wir imprez i romansów. Wspominał: Kluby, dyskoteki, wciąż nowe dziewczyny, to pozwalało zapomnieć. Smutki topił w dużej ilości alkoholu. Imprezował do upadłego i romansował. Głośno mówił: Kocham kobiety i kocham seks. Seks to jest coś, co potrafi utrzymać mężczyznę w doskonałej kondycji. Po latach szczerze przyznał, że nie potrafi zliczyć kobiet, które przewinęły się wówczas przez jego łóżko. Każdego roku celebrują rocznicę poznania. W 1988 roku Piotr Skarga znalazł się w obsadzie pierwszej polskiej telenoweli W labiryncie. Zapytany przez dziennikarkę miesięcznika Retro, z czym kojarzy mu się praca na planie tego hitowego serialu, odpowiedział: Z dyskoteką. Z Jankiem Jankowskim co tydzień, a nawet częściej, bywaliśmy w klubach studenckich, w Remoncie albo w parku. Wtedy poznałem moją Beatkę.
Więcej o okolicznościach spotkania Beaty Aponowicz, młodszej o 20 lat pianistki, powiedział w rozmowie z Dobrym Tygodniem. To był 19 września 1989 roku, noc z poniedziałku na wtorek. Do studenckiego klubu Remont, w ramach działającego tam przez całe wakacje interclubu, przyszliśmy na dyskotekę. Każdego roku celebrujemy ten dzień uroczystą kolacją w restauracji, zdradził Piotr Skarga. Aktor skończył z imprezami i skoncentrował na pracy. Ukochana była przy nim, gdy po zakończeniu produkcji w Labiryncie nikt nie chciał go zatrudnić. Na kilka lat Piotr Skarga zrezygnował z aktorstwa. Pojechał do Norwegii, tam murował domy, odnawiał szkoły, sprzedawał odkurzacze i ubezpieczenia. Gdy wrócił, miał pecha, spadł kurs dolara. 3 lata pracował jako kelner w pizzerii. Przez cały ten czas mógł liczyć na panią Beatę. Szczerze przyznał. Gdyby nie moja mądra Beata, która wspierała mnie za wszelką cenę, pewnie nigdy nie podniósłbym się z tego dołka. Ślub po 30 latach związku. Potrzebna. To długi czas, jaki ze sobą spędziliśmy, najlepiej świadczy o trwałości naszych uczuć, tłumaczył gwiazdor serialu w Labiryncie. Dziś Piotr Skarga powtarza, że jest szczęściarzem, bo otaczają go kobiety, które kocha. Żona Beata, córka Magdalena, z pierwszego małżeństwa, wnuczki Julia i Hania.